Czy leżenie krzyżem to przeżytek? To rzeczywiście wyjątkowo się zdarza, kiedy obecnie możemy widzieć, że ktoś modli się w taki sposób, leżąc krzyżem. To jest znak uniżenia, kiedy kłaniamy się tak nisko przed Panem Bogiem, że jesteśmy prawie posadzką, można by powiedzieć. Kładziemy się na ziemi, żeby pokazać swoje uniżenie, ale przede wszystkim, żeby pokazać Jego wywyższenie, Jego moc, Jego wielkość, Jego potęgę. I bardzo często to jest nam potrzebne, żeby zwyciężać. Nie o to chodzi, żeby się jakoś umniejszać w nieprawdziwy sposób, ale o to, żeby sobie uświadomić, jaka jest ogromna różnica między nami a Panem Bogiem, i żeby pozwolić się Panu Bogu wywyższyć wtedy, kiedy my staramy się być uniżeni. Oczywiście bardzo warto robić to w miłości, z czystym sercem, nie z jakiejś przewrotności, nie dla jakiejś pozy tylko, ale rzeczywiście pragnąc znaleźć prawdę o sobie i prawdę o Bogu. Bardzo często taki gest leżenia krzyżem w modlitwie przywraca nam właściwe miejsce w tym świecie. Bóg wtedy nas wywyższa, a to zawsze daje nam zwycięstwo.